Mój wykład będzie na temat subiektywizmu jako produktu ubocznego świadomości, a mianowicie jest taki interesujący według mnie proceder i to będzie generalnie wystąpienie bardziej filozoficzne niż od strony empirycznych jakichś badań, czyli wnioski bardziej ogólne, analiza definicji w ogóle samej świadomości, bo od tego uważam, że powinniśmy zacząć, jeżeli próbujemy cokolwiek mówić na temat świadomości, gdyż no, często przyjmuje się zupełnie na wiarę, można powiedzieć, czym świadomość jest, bez jakiegoś głębszego, powiedzmy, zastanowienia się, od czego my zaczynamy, tak? Od jakiej definicji świadomości zaczynamy. Także tutaj słowem wstępu chciałbym na początku przeczytać może cytat Fryderyka Nietzschego, który określa to w ten sposób, właśnie ten dziwny uzus przyjmowania za bardzo oczywistą rzecz, czym jest świadomość. Tak? Za pochopne uważamy, że to właśnie ludzką świadomość postrzegano przez długi czas jako najwyższy etap organicznego rozwoju i jako najbardziej zdumiewające ze wszystkich ziemskich rzeczy, ba niemal jako ich kwiat i cel. To jest właśnie trochę nawiązanie do tej hierarchicznej struktury, tak, że w jakiś dziwny sposób świadomość zostaje umownie przyjęta za jakieś, powiedzmy, najwyższe osiągnięcie, najwyższą zdolność człowieka, jakieś ukoronowanie jego aktywności, jego twórczości. No i chciałbym może troszeczkę przedstawić, dlaczego tak się dzieje, z jakiego powodu tak się dzieje, skąd takie, ja bym to określił, dziwne założenie, a dla wielu osób może, powiedzmy, oczywiste, może coś naturalnego wręcz. Otóż od wieków osobliwy demontaż subiektywności na podstawie tej definicji świadomości, która jest forsowana w przestrzeni publicznej, ledwie zauważalny, a często milcząco przyjmowany w kulturze zachodnioeuropejskiej, stał się normą, wyznacznikiem standardu badawczo-refleksyjnego i synonimem samej refleksji. Sprowadzanie subiektywizmu do roli śladu, tylko smugi, cienia, wynika z definicji, czyli tego, że przedstawiamy często jakieś badania, jakieś wnioski, jakieś wykłady z bardzo bezosobowej wręcz perspektywy, jakby tych badań nie tworzył człowiek, tylko jakby one były w jakiejś obiektywnej przestrzeni formułowane, takiej zupełnie, która nie pozostawia żadnych wątpliwości i jest w 100% pewna i oczywista. Także sprowadzanie subiektywizmu w takich teoriach do roli śladu, smugi, cienia wynika z definicji mainstreamowej świadomości. Początkowo tę tradycję określano jako zdolności poznawcze do uzyskiwania wyższych i większych celów. Jeśli coś miało nieść za sobą rękojmię porządnej pracy, musiała być to praca jak najbardziej to możliwie anonimowa właśnie, to jest świadoma. Świadomość jako właśnie wzniesienie do stanu ponadosobowego, ponadsubiektywnego. Rozpowszechnił się więc uzus, że to, co dobre i wartościowe, wiąże się z sądem wolnym od działań akratycznych, od słowa akracja, zaburzonej samokontroli i słabości woli. Także no, przypisywano świadomości taką rolę, że ktoś wie, co robi właśnie. No, to jest taki tutaj właśnie został wprowadzony schemat. Platoński apel z Protagorasa. Platon, no jak wiemy, jest takim dosyć prominentnym, powiedzmy, fundatorem kultury zachodnioeuropejskiej na naszym gruncie. Chociaż no nie jedynym, aczkolwiek no jest właśnie w tej filozofii mainstreamowej taką, można powiedzieć, bohaterem głównym. Stwierdził, że nikt nie czyni zła świadomie. Tak? Czyli to jest od razu sugerowanie, że coś, co jest nieświadome, jest złe. Wypowiada tę kwestię w różnych formach, na przykład, że brak wiedzy wywołuje zło, tak? Czyli w zasadzie ktoś, kto jest nieoczytany, ktoś, kto nie wie na temat pewnych rzeczy określonej wiedzy, no nie może postępować dobrze, tak? Brak wiedzy wywołuje zło. Oznacza poważne, i takie założenie oznacza poważne konsekwencje dla rzeczywistości i jest integralnym uzupełnieniem powstającej równolegle awersji do subiektywizmu właśnie wraz z rozwojem epistemologii na gruncie filozofii. Nie chodzi jednak o konsekwencje moralne, ale o samą kompozycję teoretyczną takich założeń. Ontologiczny szkielet, zabieg gloryfikujący królestwo pojęć z wyzwalającą mocą przezwyciężenia jednostkowości i świadome poznanie uznające za prawdziwe, bo to jest kolejny etap, który tutaj wchodzi. Jeżeli no, uznajemy coś, definiujemy w ten sposób świadomość jako pewien etap do poznania świata, no to od razu za tym idzie pojęcie prawdy, tak? Że to, co świadome, równa się także to, co prawdziwe.
Wolne od subiektum, które na przykład Nietzsche uznaje za nieporozumienie, grube nieporozumienie, za felerny początek rozważań o rzeczywistości. Gdyby filozofia była aktywnością monoracjonalną, tak jak przez wieki w wykładni wiodącej próbowano ogniskować jej paradygmaty, to można stwierdzić, że filozofia czyniła wysiłki w dookreślaniu tylko i definiowaniu świadomości. Czyniła zatem jednocześnie wszelkie wysiłki, by wyekstrahować z rzeczywistości wiedzę niepodważalną, bezwarunkową, tak zwaną samowiedzę. Na przeszkodzie tym ambitnym dążeniem od początku stał żywotny, nie dający się określić ani pominąć subiektywizm, czyli perspektywa poznającego podmiotu. Świadomość popularnej tradycji lokowana jest jako nieredukowalna do fizykalności istota w odróżnieniu od podmiotu jednostki pojedynczego przypadku, który jest właściwością empirii. Od jej analizy rozpoczyna się wyprowadzenie kategorii fundamentalnych, od analizy świadomości, dualizmu poznawczego, dynamicznych przeciwieństw, czyli generuje się na tej podstawie, tej logiki, dwa przeciwieństwa, czyli z jednej strony czegoś nadprzyrodzonego, prawdziwego, świadomego i z drugiej strony czegoś pojedynczego, czegoś, co nie można podnieść do ogółu, czegoś nieprawdziwego, czegoś tylko przypadkowego, efemerycznego. I ta logika generalnie, ona rzutuje później na całą gamę wniosków formułowanych w naukach szczegółowych, czy to w filozofii. Świadomość w ten sposób, dzięki temu dualizmowi i antropocentrycznym, arbitralnym wywyższaniem jednego komponentu, bo to jest oczywiście tylko i wyłącznie na podstawie naszego tutaj doboru ludzkiego, czyli wywyższenie komponentu nadprzyrodzonego, tak zwanego nadprzyrodzonego, przez poniżenie drugiego komponentu, czyli empirycznego. To jest taka właśnie logika zależności, tak, że jeżeli coś uznajemy za wyższe, no to coś musimy poniżyć. Tak? To jest w ten sposób taka tutaj zależność. Stąd świadomość określana jest często jako nadprzyrodzona cecha właściwa człowiekowi, podbudowa lub szczyt wszelkiego myślenia. Tak wyposażone myślenie zbudowało paradoks redukcji rzeczywistości do duopolu świadomego poznania i nieświadomego subiektywizowania znaczeń. Paradoks idei i odbicia idei to jest obrazu, który doczekał się następnie licznych swoich aktualizacji, zdominował dyskurs o świadomości na przeszło 2000 lat w tej filozofii mainstreamowej, do której się tutaj odnoszę. W artykule podjąłem się zadania ujęcia paradygmatów logiki mainstreamowego nurtu filozofii, które prowadzą najpierw do zlekceważenia, aż po całkowite ujęcie w niebyt subiektywizmu konstytuującego unikatowy charakter istnienia ludzkiego. Na podstawie analizy tej teorii poznania mainstreamowej, której to poszukiwania stały się w mainstreamowej filozofii osobliwym centrum genius loci, przyczynkiem, istotą samej filozofii, postaram się przybliżyć zależność redukowania znaczenia subiektywizmu na rzecz rzekomej wiedzy bezwarunkowej. Wiedzy, która nie jest zwykłą wiedzą w rozumieniu pozytywistycznym. Czyli nie można tutaj tej wiedzy o świadomości sprowadzić do badań ilościowych czy jakościowych, tak? Nie jest to wiedza empiryczna w postrzeganiu filozofii mainstreamów. Także jest to pewne pragnienie odczłowieczenia świata. Nie wiadomo dlaczego, ale no jest to pewien rodzaj pragnienia odczłowieczenia świata, właśnie aby sformułował wiedzę taką niepodważalną, całkowicie można powiedzieć świętą, która jest podstawą podstaw, punktem archimedesowym. Uwolnienia go z odium, jak to się nazywa, subiektywizmu, potęguje paradoksalnie te dążenia, które mają prowadzić do pewnej wiedzy, która jest niepodważalna, powodują coś odwrotnego, powodują bardzo skrajne uczłowieczenie, czyli antropocentryzm poznawczy. Świadomość przyjęło się rozumieć w artykule zgodnie z wykładnią ontologii filozofii mainstreamu jako wypadkowa rozumu, rozumianego jako proces inteligibilny, który umożliwia do niej dostęp. I tutaj pan Krąpiec na przykład wypowiada się, ludzkie bowiem poznanie jest również rzeczywistością, jest bytem, tak jak bytem jest wszystko, co istnieje. Ludzkie jednak poznanie spełnia zasadniczą rolę w naszym kontakcie ze światem. Jest jedynym czynnikiem świadomie nas łączącym, i to jest ważne, jest jedynym czynnikiem świadomie nas łączącym ze światem, wobec tego przykuwa ono specjalną uwagę filozofa. Także tutaj to jest bardzo, bardzo ciekawy mechanizm zachodzi. Jeżeli sprowadza się tak radykalnie tutaj w tej logice świadome poznanie do jedynego tak naprawdę prawdziwego kontaktu z rzeczywistością, wskazuje się na wszystkie, że wszystkie inne komponenty, czucie, jakieś afekty, jakieś pobudzenia przypadkowe zupełnie, albo jakieś stany uniesienia, czy na przykład stany nieświadomości, powiedzmy, zażycia jakichś substancji na przykład, można uznać, że są jakimś zupełnie czymś nieprawdziwym,
które nas wręcz odłącza od świata, tak? Separuje nas od świata. Także bardzo ciekawa tutaj figura jest to. Intencjonalne zatem i świadome działanie to działanie zgodne z sensem, który się aktualnie w świecie widzi, a który wierzy się, że jest przynajmniej na jakiś czas zaopatrzona rzeczywistość, która jest do odkrywania wtedy. Jeżeli to jest też bardzo tutaj ciekawy odkrywać ten czasownik, gdzie to też sugeruje, że świat ma zawartą jakąś tajemnicę w sobie, którą my możemy za pomocą logiki odkryć. Jakieś prawa, czy to empiryczne, czy to i możemy je stwierdzić na 100%. Tak? Także to też jest ciekawe tutaj, ciekawie sformułowana semantyka w tej właśnie filozofii mainstreamów. Rozum zatem gwarantujący poznanie realne świata, natomiast utożsamiany jest z metodą antropocentrycznego, logicznego opisu rzeczywistości. Pełni rolę oświeceniową dla mroków świata, krystalizuje jego esencję. Uświadamianie sobie czegoś to nic innego jak proces poznawania, oświecania sobie obiektów poprzez ich idee, obrazy. To jest sensy. Intelekt postrzega coś subiektywnie, ale ma zdolność do wyprowadzenia z tych postrzeżeń idei tych przedmiotów, które widzi. Także człowiek coś postrzega subiektywnie, ale jednocześnie jest świadomy, że coś za tym przedmiotem się kryje, że to nie jest tylko zwykłe krzesło, ale no musi stać za tym jakaś idea krzesła, jakaś krzesłowatość, tak jakby powiedział tutaj, mówiąc językiem platońskim, tak? I idealnym. Tak? Także postrzega coś subiektywnie, wyprowadza z tych postrzeżeń swoich jakichś danych przedmiotów, które uznaje za akurat przedmiot, powiedzmy wydzielając z rzeczywistości, on tworzy na tej podstawie ideę. Co później skrytykował mocno Heidegger, tak? Który powiedział, że no nie mamy takiej możliwości, żeby stwierdzić, że to, a to jest definitywnie rzecz, dlatego z jakiej racji my możemy stwierdzać o czymś, że coś jest ideą tego przedmiotu, jeżeli nie wiemy, co przedmiotami jest. De facto tylko to są nasze subiektywne postrzeżenia. Także no, zakwestionował, można powiedzieć, cały platoński wysiłek idealizmu platońskiego, czyli kwintesencji bytu. Jednocześnie poprzez postrzeżenie tych przedmiotów i rzeczy według filozofii mainstreamowej ma zdolność do oczyszczania się z subiektywności, mianowicie wznoszenia się na wyższy poziom doświadczenia transcendentalnego poza empirycznego. Skąd przyjęło się w bloku filozofii proontologicznej, że świadomość to, tutaj Krąbca też znowu cytuję, możliwość postawienia się w prawdzie. To dążenie świadome do prawdy, jak peroruje Marquardt, bowiem jako przedmiot studiów z reguły wtedy i dziś nie oznacza początków bogatej w sukcesy kariery, ale początek osobistej tragedii. To jest też bardzo znamienity cytat, dlatego że tragedią w tym przypadku według Marquarda jest uświadomienie sobie więc swojej sytuacji. To jest bycia uwięzionym w ciele, nieidealnym, które jest no, niedoskonałe, pomimo przytomności świadomości istnienia poza ciałem. Tak? No i to jest ta cała osobista tragedia, którą tutaj wypowiada Marquard i też pokazuje swój stosunek do subiektywizmu, że no, nie do końca dowierza tutaj swoim odczuciom i wie, że one są niedoskonałe w kontekście tego, o czym myśli. Filozofowanie bowiem pojęte jako uświadamianie sobie procesów poznawczych w drodze do prawdy jest trudem, w takim przypadku zmaganiem się z koniecznością bycia w subiektywności. Przemoc ontologiczna, jak nazywa to dążenie filozofii mainstreamowej Derrida, czyli narastająca wraz z paradoksem poszukiwania w świecie sensu i realności, doprowadza do sytuacji, że uznaje się w końcu, że świadomość jest chorobą, na przykład. Unamuno na przykład wygłosił taką konstatację. I dotyczy to skrajnych przypadków poznawczych, gdy dochodzi do zupełnej separacji świata przeżywanego i transcendentalnego. Na przykład doskonałym tutaj jest egzemplum asceza jako ideał poświęcenia się dla tylko i wyłącznie świadomej myśli, rezygnując powiedzmy z uciech i przeżyć tego świata. Więc najbardziej popularną definicją świadomości w kulturze Zachodu określiły monoracjonalne narzędzia poznania, czyli po prostu atrybuty logiki. Uświadomianie sobie więc poznawcze bytu, jego naczelnych praw oraz sformułowanie tychże praw i ich uściślenie i uzasadnienie jest rezultatem poznania swego realnego, spontanicznego poznania. Byt jawi się przed intelektem w formie treści naczelnych zasad bytu i myślenia, czyli zasady tożsamości, niesprzeczności racji bytu, przyczynowości i celowości. Szczegółowe poznanie tych zasad jest równoznaczne z głębszym wniknięciem w to, co nazywamy intelligibilitas entis, czyli dorzeczność bytu. Prześledzenie więc charakterystycznego bezosobowego języka ontologii tutaj w tym przypadku, jaki została ta teza wygłoszona, gdzie autor formę wypowiedzi zupełnie odsubiektywnia, tak jakby mówił nie on,
ale jakiś po prostu wyższy właśnie byt, który jest nie człowiekiem już, nie prezentuje tylko swoich poglądów, tylko prezentuje coś obiektywnie i powszechnie uznanego, jest właśnie charakterystyczny dla tej filozofii mainstreamowej. Jest zawsze ta próba odsubiektywnienia, od podmiotowienia wypowiedzi, bardzo charakterystyczna i ona dalej też po prostu rzutuje na ten paradoks, gdzie wypowiedzi, kiedy czytamy filozofów właśnie z tego bloku intelektualnego, są całkowicie właśnie pozbawione, wręcz jak ognia unika się stwierdzeń, które mogłyby wskazać na jakąś podmiotowość, tak? Że jest to wręcz traktowane jako coś, no, jako coś, kto bardzo zaburza proces myśli i jest wręcz, no, nie, w niesmaku jest coś takiego stosować. Także spontaniczne to realne poznanie jest jako źródło zdrowego rozsądku takim właśnie probierzem. Ani też trzeba tutaj powiedzieć, nie dookreśla, dlaczego zasady bytu ta osoba, która formułuje związki w taki bezosobowy sposób i myślenia wygenerowane inteligibilnie miałyby być zasadami naczelnymi, ani skąd taki sąd pochodzi, stawia pod dużym znakiem zapytania roszczenia takich zabiegów do statusu wiedzy obiektywnej, która lewitowałaby poza subiektywną sprawczością. Zatem wraz z potrzebą samowiedzy następuje potrzeba stworzenia założenia punktu wyjściowego, który będzie uznany za niepodważalny dla zachowania stabilności wymyślonego systemu. I tutaj chciałbym przejść, tak, bo widzę, że się rozgadałem trochę o początku i wprowadzeniu do tego, a kilka jeszcze rzeczy chciałbym poruszyć, a mianowicie źródłami właśnie tej demonizacji, tej świadomości, no oczywiście jest, czyli świadomość samego siebie jako świadomość, tutaj jak mówi Jędraszewski, początkiem tego typu formułowania wniosków jest oczywiście myśl platońska, tak, w dziejach tutaj filozofii, czyli moment rozróżnienia i sklasyfikowania świadomości właściwej jako czegoś pozamaterialnego następuje po arbitralnym, kontrastowym opisie rzeczywistości uznanym za probierz prawdy i zakresu, czyli tego dynamicznego dualizmu stwierdzeń prawda, nieprawda, byt, niebyt, świadomość, nieświadomość, obiektywizm, subiektywizm. Artykułami prawdy więc są wszelkie akty wolne od sceptycyzmu i subiektywizmu. Poszukiwanie tego, co wspólne, jako naczelny paradygmat filozoficzny miało być remedium na subiektywizm, a jednocześnie uzasadniać, że zasada świadomości nie znajduje się na poziomie poznania zmysłowego, ale dotyczy aktywności bardziej głębokiej, mówi w swojej antropologii filozoficznej Jędraszewski. A więc świadomość właściwa w filozofii mainstreamowej jest to zgodnie z augustyńskim rozumieniem refleksja człowieka nad własnymi stanami i czynnościami ducha, co nie oznacza jednak, że w tej świadomości człowiek rozpatruje siebie i swoje zdolności. Owszem, rozpatruje, ale tylko i wyłącznie po to, by móc zrozumieć, że to tylko narzędzia do dotarcia do prawdy, do czegoś wyższego, do uniwersalnej obiektywności, homogenicznego sensu. Więc cały proceder rzutujący na trwający wielowiekowy, scentralizowany dyskurs w dynamicznym dualizmie, na istnienie obiektywne i subiektywne, rozpoczyna się wraz z platońsko-arystotelesowskimi interpretacjami myśli niemego Sokratesa. To w tych źródłach po raz pierwszy subiektywność zostanie wepchnięta w otchłanie niebytów. I tutaj widzę, że mam bardzo mało czasu. Chciałbym tylko jeszcze zaznaczyć, że no później kontynuatorami tej myśli odsubiektywniania są następnie Kartezjusz, którego się pozornie uznaje za ojca subiektywizmu w filozofii ojca nie dość, że filozofii nowożytnej, ale także i za twórcę pewnej rehabilitacji subiektywizmu. Tak, to jest oczywiście troszkę tylko pozorne, ponieważ Kartezjusz no także wyprowadza oczywiście od myślę, więc jestem, czyli powiedzmy odwraca ten porządek ontologiczny, który był wcześniej przez Platona sformułowany, czyli byt określa świadomość, czyli to, że istnieje, określa to, co myślę. Kartezjusz to odwraca, mówiąc myślę, czyli najpierw muszę pomyśleć, że jestem i to jest niepodważalne, dopiero wtedy mogę generować jakieś z tego istnienie. Nie oznacza to, że tutaj stawia i hierarchizuje Kartezjusz tę zasadę, tylko on stawia to na równi. Że jednocześnie w momencie poznania tego, że uważamy coś za, że jesteśmy świadomi jakiegoś procesu, jednocześnie od razu istniejemy. Tak? Jest to równoczesny proces, który nie jest tutaj w żaden sposób hierarchizowany. Także chciałem właśnie przejść też do Kanta, no już niestety nie zdążę, ale jeszcze chciałem tylko nadmienić o takim ciekawym procederze subiektywizmu w służbie rozumu, czyli frontu fenomenologicznego, co często się też przyjmuje, że fenomenologia też jest takim zwrotem mocnym ku subiektywności. No, Husserl też mówi, tutaj może bym przeczytał szybko tylko,
Husserla stwierdzenie. Husserl mówi tak o subiektywizmie tak zwanym transcendentalnym. Tym, co w sobie pierwsze, jest subiektywność. Dojrzały transcendentalizm toruje drogę naukowości całkiem nowego rodzaju, naukowości transcendentalnej. Transcendentalizm głosi, że sens istnienia danego wstępnie świata przeżywanego jest tworem subiektywnym, jest dokonaniem doświadczającego przednaukowego życia. Jeśli zaś chodzi o obiektywnie prawdziwy świat nauki, to jest on tworem wyższego rzędu zbudowanym na podstawie przednaukowego doświadczenia. I też nie ma w fenomenologii czegoś takiego jak rehabilitacja całkowita subiektywizmu, czyli zawierzenia autonomii i autoteliczności subiektywizmu. Jest tylko i wyłącznie włączenie subiektywizmu jako pewnego komponentu niezbędnego w poznaniu. Jest to po prostu etap, a nie, że tak powiem, autonomiczna jednostka, można było powiedzieć, że daje się doświadczeniu pojedynczego człowieka jakąś prawdę. Tak? Nie, absolutnie nie. Dlatego jest rozróżnienie wyraźnie na ten subiektywizm transcendentalny i subiektywizm niewłaściwy, czyli ten subiektywizm, powiedzmy, afektywny. Tak? No i jeszcze tak ostatnim słowem zakończenia, no mówię, tutaj się troszeczkę zagalopowałem w tym wstępie, ale jeszcze, żeby tak słowem zakończenia, przeczytam tylko taki wniosek, że jeśli więc to, co następuje wraz ze zgonem boskiego nadprzyrodzonego, już mówiąc o tych teoriach niczego, które wykraczają poza świadomość, wraz ze zgonem boskiego nadprzyrodzonego, to nie relatywizacja aksjologii i apologia rozpasanego subiektu, ani nie śmierć jakiegoś konkretnego Boga wraz z tym, że tak powiem, rehabilitacją post wiedzy, którą rozpoczyna Nietzsche, później następnie poststrukturaliści francuscy, to śmierć sensu po prostu, w którym subiektywizm się zawsze zatracał. Sens zawsze stawiano nad człowiekiem, nie wiedzieć czemu, bo tak przyszykowywano sobie dla niego miejsce, jak dla emanacji nierzetelności i zatracenia w niebycie. Wreszcie to śmierć początku i śmierć apokalipsy, w których subiektywizm katowano dla spełnienia postulatów prawdy. To śmierć antropocentrycznej wiary w prawo sprowadzania rzeczywistości do antagonizmów. I tutaj tylko jest tego typu kwestia, że chodzi o to, że tak jak powiedział Deleuze, że logika binarna, czyli ta logika przeciwieństw, to rodzaj duchowości na cały system korzeniowy rozległego drzewostanu rzeczywistości. Czyli nasza logika jest po prostu, to co my robimy w naszych badaniach empirycznych, jest uproszczeniem rzeczywistości dla naszego poznania, bo człowiek nie byłby w stanie przyjąć tych wszystkich sygnałów, które dopływają do rzeczywistości i w jakiś się sposób przystępnie sformułować. Dziękuję uprzejmie, przepraszam za przekroczenie czasu. Dziękuję.